Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Salamander. Słuchajcie, no niestety nie miałem możliwości nagrania filmiku od razu w czwartek, jak wszedł ten wielki event, o którym już zapewne doskonale wiecie i teraz spróbuję nadrobić to, co powinienem już zrobić w czwartek. Proszę o wybaczenie z waszej strony. Słuchajcie, event jest ze względu na to, że wielka gwiazda David Beckham został zaprezentowany w Pro Evolution Soccer. Jego statystyki no, są naprawdę bardzo miłe i ładne i z miłą chęcią chciałbym go mieć w klubie, nie powiem, no bo to jest legenda, tak, ale na tej pozycji, na której on jest, plus do tego box to box, no to nie był box to box, on był bardziej creative player albo whole player, o, no to bym się zgodził, ale box to box? Nie, proszę was. No generalnie podania, coś pięknego, rzuty wolne, coś pięknego, rożne, coś pięknego. Idealny zawodnik dla kogoś, kto lubi strzelać właśnie z takich pozycji dalekich i z rożnych, dośrodkowywać ładnie nagłówkę. Jak widzimy, ma Early Cross i Longboard Expert, czyli tak zwany jest Cannonball, też powinien dobrze się spisywać jako strzelanie tak zwanych Cannonballi. No co ja mogę powiedzieć jeszcze więcej? No, jest fajny event, w którym nasz mamy 4,2% możliwości, no akurat u mnie, tak, bo ja nie mam aż tylu czarnych piłek jak niektórzy. Tak jak oglądam na YouTubie. Są dwa challenge. Jeden jest challenge, który online challenge to jest, że trzeba z trzech meczy zdobyć 4 punkty. Minimum, żeby wygrać. Jeżeli zdobędziemy, zdobywamy wtedy agenta, który właśnie daje możliwość zakręcenia piłkami z Beckhamem. Tutaj mamy w Computer Challenge, jest Beckham Challenge, tak zwany versus Computer Challenge Cup, jest Beckham Challenge, tak jak widzicie. Jest to challenge, w którym zagramy przeciwko czterem klubom, w których grał David Beckham. Jest to Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid i Manchester United. Moja kolejność akurat była Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United i Real Madrid był na samym końcu. Nie wiem jak u was, prawdopodobnie u wszystkich graczy tak będzie. Też jest fajna opcja, bo mamy możliwość w tym tygodniu powiększenia swojego klubu, ilości jakich możemy mieć zawodników w klubie, o połowę taniej można powiększać te miejsca. Ja, jak u mnie widzicie, jest 215 możliwość, zbieram, żeby do 220 dobić. Najchętniej chciałbym zrobić 250, tak żeby mieć maksymalną możliwą opcję. Postaram się dla was w tym tygodniu nagrać a propos farmingu w grze i dobierania skautów w grze. Jeżeli chodzi o menadżerów, no nie ma tutaj takich jakichś wybitnych menadżerów, których jakoś bardzo bym polecił. No jest tutaj menadżer Paris Saint-Germain. Nie powiem, może jest tak frontline pressure i agresyw jest w defensywie, więc defensive instruction. Ale no niestety
Possession game i short pass to nie jest to, co ja najbardziej lubię. Według mnie najlepsze jest counter attack i long pass. Support range jest w dobrym stanie, bo jest na średnim poziomie. Defensive line jest dosyć wysoko i ścisłość zawodników, jak blisko mają być siebie, jest też nawet na dobrym poziomie. Cóż ja mogę powiedzieć jeszcze więcej? No to by było chyba na tyle na ten temat, jeżeli chodzi o krótkie streszczenie tego, co Konami nam oferuje w tym tygodniu. I teraz może przejdźmy do piłek, które mam zagwarantowane, dwie piłeczki, które można zdobyć. Oczywiście wiadomo, nie liczę na czarne, bo to u mnie się nie trafia. O, złota! Proszę. Jestem zaskoczony trochę. Jest walkout. Mamy jeszcze na dodatek walkout. Złoty. O, Draxler. Ciekawe, ciekawe. Bardzo fajny zawodnik. Może gdzieś go uda mi się tam wkleić do mojego klubu. Na pewno przyda mi się do zastępczej drużyny, żeby mogli zbijać zmęczenie z mojej głównej drużyny. No i mamy drugą piłeczkę. Jest druga piłeczka. Zakręcimy nią sobie. Jak widzicie, no niestety czarne nam przeleciały, sreberko nam wleciało. No i to by było na tyle, co tutaj możemy dostać. Dostajemy bramkarza Skorupski, proszę bardzo, Polak rodak. Nie jestem za bardzo zadowolony ze względu na to, że no, bramkarzy mam już dużo w tej edycji. Jakoś nie wiem, mam wrażenie, że chyba PES mnie w tym roku nie lubi. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że oglądaliście. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Cześć, pozdrawiam Was.